Chyba będzie dobrze. Witajcie, moi drodzy. Dzisiaj nadaję z nietypowego miejsca. Niektórzy nagrywają w samochodzie, a ja nagrywam sobie w garażu, bo taki mam kaprys, bo tak mi się chce. Mogę, więc to robię, prawda? Także temat na dziś myślę, że będzie taki. Umysł myśli i. No właśnie. I co dalej? Kreacja? Zobaczymy. Powiedzmy sobie, myślokształty. Czymże one są? Czym to jest to, co wypełnia naszą głowę? Tak naprawdę, to o czym myślimy, jeżeli mamy odpowiednią moc, to się staje. Jeżeli jesteśmy zniewoleni, jeżeli nie mamy takich radosnych i pozytywnych myśli, no to nic się takiego fajnego w naszym życiu nie stanie samo. Nikt za nas niczego nie zrobi. Będziemy cały czas narzekać. Ale są takie sytuacje, kiedy nasze myśli są pozytywne na temat nas, na temat drugiego człowieka, na temat przyszłości, którą chcemy tworzyć sami bądź z kimś, bo po prostu albo pozwolić, żeby działo się wszystko tak, by było jak najlepiej. Powiedzmy sobie tak, dopóki kroczymy ścieżką prawa wolnego wyboru, nie musimy się niczego bać, bo wszystko, co robimy i to, co. I co. Boże, bo czekajcie, bo ja sobie zapisałem, a nie pamiętam. Co robimy i to, co. I to, co góra chce, to się stanie. Tak, moi drodzy. Naprawdę powiem wam, nawet dzisiaj stała się rzecz po prostu. Tak samo jak z kręceniem wideoblogów. Wszyscy mi mówili, żeby tego nie robić, żeby nie tego, a ja czułem wewnętrzną potrzebę. Nie, ja muszę to robić. Ja chcę. Po prostu. Bo nie potrafię tego. To jest po prostu moja potrzeba. Obojętnie na czy to jest psychika, czy to umysł, jeżeli mamy taką potrzebę, to zróbmy to. Jeżeli nie godzi ona w drugiego człowieka, ani w nas, jeżeli nie jest to sprzeczne ze zdrową, nawet chociażby logiką taką naszą wewnętrzną, to zróbmy to. Naprawdę. Jeżeli kroczymy. To wszystko jest nam z góry dane. Każde doświadczenie, coś się dzieje na drodze, którą jedziemy, coś się wydarzy w domu, ktoś się nowy pojawi. To wszystko jest jakby zaplanowaną grą. I tak ja to odbieram. O ile jestem po prostu w dobrym stanie energetycznym, bo jeżeli się zaczyna martwić, jeżeli no to wtedy nie myślę o takich rzeczach, myślę tylko jak tutaj przetrwać, jak taki robocik, ale wróćmy do tematu. Także przykład tego wideoblogu, także przykład kolegami, koleżankami też mi dał przykład, że naprawdę fajnie można sobie żyć, nawet jeżeli ta osoba nie jest fajna energetycznie, to czy nie mogę wejść w relacje jakieś chociażby na chwilę czy bliższe z tą osobą? No przecież możemy. Przecież jeżeli nawet oberwiemy od tej osoby, czy w sensie no, energetycznym, jeżeli ona nas w jakiś sposób będzie godziła, to po prostu odchodzimy od tej osoby. Bo nawet sam Zbysiu mówi, że nie możemy się bać drugiego człowieka. Nawet najgorszego robota nie możemy się bać. Bo nie mamy po co. Przecież wiadomo, jakby nam tutaj najechali zbiry jakieś z Rosji, to tak, no to możemy uciekać. Ale jeżeli jest to osoba, która widzimy, no nie chodzi z nożem czy z pistoletem, czyli jest okej, okay, nie pluje, nie bluzga. Tylko jest taka, jaka jest, no po prostu, no wiemy, że jej nie zmienimy, ale traktujemy ją jakoś fajnie, tak jak w moim przypadku było, to dlaczego nie? I czuję, że jest to pozytywny aspekt. Ale wracajmy do tematu.
Powiem wam, że tak naprawdę nasze życie, takie wzrastanie duchowe, między innymi, bo to na teraz zapisałem w 5 minut, tak po prostu chciałem osiągnąć jakieś informacje tutaj do tego wideoblogu. I mamy tak. Doświadczenie przeciwieństw, doświadczenie niedoświadczonego, to jest druga rzecz. Trzecia rzecz to jest łamanie schematów, a czwarta to jest kreowanie nowych rozwiązań. I teraz wróćmy do punktu pierwszego, doświadczenie przeciwieństw. No właśnie, jest to podstawowa tutaj nauka dla nas na tej planecie, po to, żeśmy tu zeszli na tą planetę czyśćcową, żebyśmy mogli czegoś się nauczyć. Dlatego musimy doświadczyć, co jest złe, a co jest dobre. Przecież nie będziemy ciągle dobrych. Jeżeli są, nawet Zbyszek mówi, planety, które są dobre, jest wszystko jest cudowne, te dusze się nie rozwijają. One żyją ileś tam lat, tysięcy, wcielają się i umierają. Giną w przepaści. Żeby się rozwijać, żeby wzrastać, to musimy doświadczać i musimy uczyć się. A przecież jakby było wszystko piękne, to byśmy się niczego nie nauczyli. Czyż tak nie jest? Musimy się skaleczyć, żeby wiedzieć, że ta ręka, że ta skóra jest możliwa że może się coś z nią stać. Musimy się przewrócić, żeby wiedzieć, jak ból wygląda. I tak dalej, i tak dalej. Wiem, o co chodzi. Także tutaj to chyba wystarczy. Doświadczenie niedoświadczonego. To jest tak, w moim przypadku jest to. Czasami, jeżeli powierzamy się górze, to oni nam dają pewne doświadczenia, o których my kiedyś na pewno myśmy je przechodzili, ale nie wiemy tak naprawdę nic na ten temat. Tutaj to jest po to, by przeżyć to, co jest nam potrzebne, po to, żeby iść dalej. Także no, powiedzmy sobie. Jest sobie kobieta, ma fajnie, cudownie i nie wie o tym, że jeżeli coś jej na przykład potrzebne jest, to doświadczenie rodzicielstwa. No i facet też oczywiście. Ja na moim przykładzie też mogę potwierdzić to, że rodzicielstwo jest czymś cudownym, co tak naprawdę nigdy nie myślałem, że będzie takim fajną rzeczą. Także to jest doświadczenie. Na przykład mam jeszcze tutaj tak zwane doświadczenie Kolumba, czyli coś, czego nie widzimy, a coś, co jest. Miałem bardzo fajne kilka przykładów rzeczy, ale to, no dobra, to wam powiem. Byłem kiedyś w pracy na Filipinach, tam też poznałem moją żonę. I zabrała mnie nad morze, przepraszam, tam są oceany, nad ocean. I tam woda akurat nie była aż taka przezroczysta, więc nie widziałem, co się. Może widziałem, w sumie już to było tyle lat temu, więc nie pamiętam. Ale byłem tak uradowany, że no to co, tak jak u nas na Bałtyku, no to się człowiek rozbiera. Tylko same gadki, cach i wodę, a szczególnie, że tam było ponad 35 stopni, no to hurra! No i tak wszyscy się patrzą jak na mnie, jak takiego, mówię, kurde, to jakiś crazy kokos albo coś, no to a ja tam wchodzę, spaceruję sobie po tej wodzie normalnie, mówię, no chodźcie, chodźcie, no i ten, i tam moja już partnerka wtedy to była moja, weszła do wody i tam ten, ale ona w klapkach wchodziła. Ja tam mówię, no po co ty klapki chodzisz, nie? I tak patrzę, ale przecież to są te. I tam były takie kulki, a to się jeżowce nazywa, dzięki. Bo ja zawsze zapomniałem imię. To takie z kolcami, tutaj może ktoś sobie wpisał w Google. Ja tego nie widziałem, bo tego nie było. Tego, no ja wszędzie chodziłem, tego nie było. Ona mówi, ale przecież tu są jeżowce, przecież jak ty nadepniesz,
to będziesz miał nogę skaleczoną i mało tego, będzie cię piekło. To właśnie potem trzeba po prostu ocet czasami niektórzy biorą albo moczem polewają, bo oparzenia są, bo to ma parzydełka na końcu. Ja w ogóle nie miałem zielonego pojęcia, że takie coś istnieje. Chodziłem sobie, naprawdę dosyć sporo przeszedłem, ale potem jak ona mi mówiła, że to jest coś takiego, ja spojrzałem tak i po prostu było tego pełno. Pełno, ja nie miałem gdzie nogi tego postawić. Obleciał mnie cały blady strach, zacząłem się trząść, trzymać się mojej partnerki. Mówię, ja nie wyjdę. No powiem wam, no, to jest tylko jeden z przykładów, bo też naprawdę były też inne, ale właśnie to jest taki przykład, gdzie nie nie zanotowało, że czegoś, że w ogóle coś może być. Nie zarejestrowało czegoś takiego. Potem jak mi pokazała, że coś takiego istnieje, że to jest w wodzie i tam jest i że może mi zaszkodzić, to powiem wam, że tego było naprawdę. Ja nie miałem gdzie tego nogi postawić. No szok, po prostu ja do dziś tego nie mogę wyjść. Dobra, ale skończmy następny. Teraz następny punkt. Kreowanie nowych rozwiązań. A, przepraszam. Łamanie schematów jeszcze. Tutaj łamanie schematów, no to wiadomo, jesteśmy zaprogramowani, system nas zaprogramował, to rodzice nas zaprogramowali, on rodziców zaprogramował jeszcze inni, i tak po prostu to tym kołem się toczył. Katolicyzm to wszystko nas zaprogramowuje cały czas, wpływa na to, na to co robimy, i że nie, czasami musimy złamać pewien schemat, na przykład strachu, jakiegoś tam przyzwyczajenia do czegoś, żeby iść dalej. I mogę wam, za chwilę wam przeczytam coś, co dosłownie na tu i teraz znalazłem, coś sprzed 2 lat. Także to było na złamanie umysłu. Bardzo fajna rzecz. Dla mnie oczywiście, bo dla was to może być zupełnie co innego, tylko po prostu dzielę się moim doświadczeniem. I kreowanie nowych rozwiązań. To jest chyba najważniejszy punkt. Kreowanie nowych rozwiązań jest przede wszystkim wtedy, kiedy jesteśmy w radości, kiedy jesteśmy spełnieni, kiedy nie myślimy o przeszłości, tylko myślimy o przyszłości, o to, jak ma być fajnie, i czasami, jak jesteśmy w tej radości, czasami z innymi, czasami w nocy się budzimy, tak jak w moim przypadku było, i po prostu pach, i coś jest. Także to jest najważniejsze. Jeżeli teraz wróćmy do poprzedniego punktu, tutaj właściwie to z tego co pamiętam, no, bo to było, mówię, ponad 2 lata temu, i tu. Tak, nawet jak sobie przeczytałem, to się trochę uśmiałem, ale jest to zapisane 100% dla umysłu. Tak sobie to napisałem. Trzeba pisać dla umysłu, tak? Czasami, bo umysł, wiadomo, on musi widzieć coś i wtedy, bo umysł zapomina. Jak my sobie to przeczytamy, to on rejestruje, koduje, wtedy dłużej to w nas jest i możemy być. On jest wtedy bardziej spokojny. Musimy go nakarmić wiedzą, musimy go nakarmić informacją pozytywną. Jeżeli negatywną, to nam się nic nie będzie działo. I tu jest coś takiego. Nie daj się wciągać we wspominanie. Wszystko, co było, to już było, nawet jeśli to było niepoprawne. Ważne to, co robię teraz. Wspomina tylko i wyłącznie umysł. Tak? Jeżeli chcemy kreować nowe rozwiązanie, to musimy się odciąć od wspominania. Albo przerzucić to do przyszłości. Tam Zbyszek to wyjaśnił. I teraz moja nadrzędna potrzeba kochania. I to było też złamanie umysłu takiego. Kiedyś, zanim się obudziłem, moja miłość wyglądała tak dużo w PTP pracy. Przebywałem i egzystowałem, tak się nauczyłem, wszystko mi szło, ale to nie było to, co chciałem. Ale nieważne. Patrząc, przeczytam teraz to, co właściwie złamało mój umysł, jeżeli chodzi o kochanie, bo wtedy byłem sam, odeszła moja
Żona, którą byłem 5 lat, zabrała naszego syna, zostałem sam i tak naprawdę powiem wam, że doświadczyłem, bo wtedy praktycznie rok czasu byłem, no to tak prawie rok czasu sam byłem. To było dla mnie bardzo potrzebne i bardzo ciężkie, ale bardzo potrzebne doświadczenie. Tak naprawdę nigdy nie byłem wcześniej sam. Zawsze miałem kogoś, zawsze miałem jakieś partnerki. Powiedzmy sobie, jak to mówią tacy żartownisie, kiedyś nawet na dachówkę miałem, czyli powiedzmy sobie, że byłem z jedną, potem byłem z drugą i potem ta druga odchodziła, czasami z dwoma. Ale tak naprawdę na dłuższą metę samotności nigdy nie doświadczyłem. No i właśnie. To było mi też potrzebne, żeby zrozumieć siebie, żeby zrozumieć, jak bardzo ważny jest drugi człowiek. I nie wiem, kiedy to było, ale tak, patrząc na pryzmat doświadczeń, od dzieciństwa byłem szczęśliwy przy mamie, wujku, dziadku, bo to oni dali mi miłość i którą ja mogłem odwzajemnić. Ale gdy zetknąłem się z życiem, będąc dorosłym, zabrakło mi tej miłości. Nie miałem nikogo, kto mógłby obdarzyć mnie miłością. Ale nie to było najważniejsze. Ja muszę kochać, tak? Muszę kochać, muszę mieć obiekt, który mogę wkładać uczucie. I nie patrzyłem, w jaki sposób to robiłem. Tak, to było wtedy, kiedyś, tam dawno temu, tak? Że tak sobie drukowałem, że muszę, tak? Ja muszę kochać. A przecież robiłem to niewłaściwie, zmuszając do miłości na moich warunkach. Strach przed samotnością był tak wielki, że nie przyjmowałem do wiadomości tego, że mógłbym być szczęśliwy, nie będąc w związku partnerskim. Przecież do dziś pamiętam, gdy ten stan, gdy moja mama lub moja pierwsza miłość, tu wykreskuję, odeszła ode mnie, a teraz znowu ten sam strach przed samotnością powodował, iż źle reagowałem i źle postrzegałem to, co się dzieje we mnie i naokoło mnie. Przecież nie można kogoś zmusić do kochania, szczególnie gdy okazuje się ją w niewłaściwy sposób. Z drugiej strony to system i złamane dzieciństwo z ojczymem, to kiedyś może opowiem o tym, tak mnie uwarunkowało. Myślałem, że budując dom, fizyczny dom, ten dom, w którym ja tutaj siedzę, tak, wybudowałem. Budując dom, znajdę w nim miłość i szczęście, bo przecież tak uczy system. Ten dom miał być kluczem do osiągnięcia miłości drugiego człowieka. Taka klatka dla ptaszka, a nie tędy droga. Kluczem do szczęścia w miłości jest właśnie nie zamknięcie, ale otwarcie tej klatki, tak, by poprzez wolność doświadczać radości przebywania w tej klatce, która już nie więzi, ale chroni przed niebezpieczeństwem płynącym z zewnątrz. Ta chwila samotności nauczyć mnie miała właśnie tego, iż im bardziej kochasz drugiego człowieka, tym więcej mu dasz, tym dasz mu więcej możliwości kochania, bo i on ma wdrukowaną taką potrzebę. Tu było do mnie. Pamiętasz czasy, gdy będąc z... Następna tutaj dziewczyna. Nie chciałeś mieć dzieci? No właśnie dlatego, bo wiedziałeś, że dzieci odchodzą od rodziców, bo i one mają takie prawo doświadczać życia w innej rodzinie. Wiedziałeś, że twoja miłość PTP nie wystarczy do tego, by przy tobie zostały. A z drugiej strony katolickie, cudzysłowie, póki śmierć was nie rozłączy, było czymś idealnym dla ciebie i twojego torturowania, twoją
potrzebą miłości za pomocą siły fizycznej i łamaniu ludzkiej psychiki. No tak, bo to chodzi o moją żonę, tak? Mój umyśle, pamiętasz ten moment na Filipinach, kiedy, tu wykreskuję, bo to imię syna mojej żony, pierwszego, spojrzał na mnie, czyli na ciebie, na mnie. On swoją mocą pokazał w tobie zupełnie nowy, w nawiasie lub uśpiony, rodzaj miłości bezwarunkowej. Właśnie, to jest jedno z najważniejszych doświadczeń w moim życiu, kiedy ja tam byłem, kiedy zobaczyłem to jej 4-letnie dziecko, objęło mnie i powiedziała: tato, no po prostu niesamowite. Od razu zmieniłem w ogóle postrzeganie, tak jak nigdy nie chciałem mieć dziecko, bo uważałem to za kredyt bezzwrotny. To o niczym wtedy innym nie myślałem, jako co, właśnie, no. Dlatego od tego momentu zapragnąłeś mieć dziecko, po to, byś i ty mógł pastwić się nad nim. Chciałeś, by ono kochało cię, tak? A co ty oferowałeś w zamian? Miłość? Czy raczej niewolnictwo poprzez posłuszeństwo w totalnym PTP? No to właśnie tradycyjna, systemowa rodzina, tak? Takie myślenie miałem. Jego bezwarunkową miłość, czyli mojego dziecka, obwarowałeś szeregiem warunków, które ty postawiłeś, jak w jakimś pieprzonym wojsku. I co? Jak teraz się czujesz, będąc przegranym? Myślałeś, że masz wygraną w kieszeni. Myliłeś się, mój umyśle. Ale od tej chwili już wiesz, że prawdziwa miłość polega na dawaniu, a nie na braniu i wykorzystywaniu. Co dasz, to zbierzesz. Pamiętaj o tym. Tylko z głową. Nie posiejesz przecież na pustyni czy bagnie. No, to w sumie tyle. No to moi drodzy, bardzo fajne. Myślę, że może komuś się to przyda. 22 minuty. O Boże, jakie to już długie. Powiem wam, ostatnio spotkałem się z moją przyjaciółką i było mi tak z nią cudownie, że nie musiałem. Totalnie nic. Nic nie musiałem. Ona się pyta, czy coś chcesz? Ja mówię, nic nie chcę. Wystarczy, że jesteś. To wszystko. Naprawdę, moi drodzy. Tak po prostu cudownie było, że magia. I takich związków życzę sobie i wam, moi kochani. No, także to wszystko i do zaś, moi drodzy.